Dzisiaj na śniadanko jajko sadzone z chipsami z żółtego sera. Tak na szybko pokażę Wam, jak się robi chipsy z sera, a więc bierzemy kawałek sera i nie plasterki, nie trzemy, tylko po prostu takie 3-4 mm kawałki rzucamy na gorący tłuszcz. On był grubszy, tak on się zaraz rozleje, podnosi temperaturę i smażymy go tak długo, aż się zrobi brązowy. Jak widzicie, powoli się roztapia. Możemy go przyprawić przyprawami już teraz, bo wiadomo, że żółty ser jest trochę mdły bez niczego, więc trochę przypraw i tak smażę do roztopienia się, aż się zrobi taki bardzo twardy, wręcz chrupiący, czyli jak chips, i na to wbijamy po prostu jajka sadzone. I tak powstają nasze jajka sadzone z chipsami serowymi. Ten ser nam się już rozpływa. On się fajnie zasmaży. Jak już będziecie widzieli, że jest taki żółty, przypieczony, dopiero wbijamy na te jajka. Ser już jest dosyć twardy, a więc bierzemy go, o, fajnie odklejamy. Tu jeszcze niektóre są miękkie, więc jeszcze będzie miał czas dojść pod jajkiem. Tylko ważne, żeby go troszkę odkleić od patelni. No i teraz wbijamy na to jajka. Pierwsze żółtko wsiąkło, więc trzeba tutaj ostrożnie z tym rozbijanym nożem. I tak pod pokrywką zostawiamy na kilka minut. Oczywiście przyprawiamy i wychodzi nam piękne jajko sadzone z chipsami serowymi. Jak widzicie, żółtko jest płynne, więc sobie tą brzoneczkę możemy zamoczyć i zjeść. Polecam. Szybko, pysznie. Dobry początek dnia.